Czołem czołgiści! Wiem, jak ważna dla tego kanału jest ta maszyna. Jedyna w swoim rodzaju. Piękna, okazała, pojemna lodówka. Moi drodzy, uznałem, że fajnie będzie pokazać w końcu jakiś materiał na fale 4005 Stage 2. Szczególnie, że dawno go nie było na tym kanale. Więc nawet mam dwie bitewki, które warto według mnie pokazać. Pierwsza wlatuje dziś na Canona Piefiordy w wykonaniu gracza Fachet 1997, mój rocznik. I jeśli będziecie chcieli jutro zobaczyć drugą bitewkę, to zapraszam do ocenia filmu. Jak będzie 1500 łapek, to na kanał jutro wleci kolejny materiał. A teraz widzimy już pierwszy strzał, który fatalnie kończy się dla E50M. Kolega miał fajny pomysł, zagrać agresywnie, przyjąć fajną pozycję. A tu dzień dobry, 1900 damage'a z pożarkiem, smuteczek. No, na pewno mu współczujemy, albo i nie, bo przynajmniej było co oglądać. A teraz już drugi pojazd, lodówka również na naszych ekranach. Obok niej T-54, w kogo strzelimy, na razie w nikogo. Jest również 90. W ogóle to jest fajna pozycja, muszę powiedzieć, że widziałem tutaj wielu graczy w Skorpiona G, którzy robią pełno uszkodzeń, to samo STRV-y. Polecam to miejscówkę, jeśli lubicie grać TDK-ami, tutaj jest co robić, tylko trzeba mieć dobre działo. Ciekawe, jakby tu ustawić typa 5 heavy. Czy też by się nadał? Pewnie tak. Krzaki są bardzo głębokie. Zobaczcie, że tu jest pełno drzew, a drzewa dają kamuflaż. Są krzaki, także to wszystko po prostu sprawia, że kamuflaż mamy nawet takim pojazdem jak ten. A to przecież prawdziwy gigant. Póki co trochę ciszej. Nie widać za wiele celów. Po lewej stronie, szczególnie T95 na przepychaczu, pancerka Wagen 7, po jeszcze lewej bardziej stronie 9 tiery. Także ogólnie czołgi widać, tylko tyle, że nie na środku. Nasi przyjęli już bardzo ważne pozycje na linii A. No i teraz pytanie, czy będą w stanie wykryć jakieś pojazdy z tamtej strony. Wielu graczy dyskutowało już o tej mapie. Pojawiały się przypuszczenia, że mapa ta jest jedną z najmniej zbalansowanych w wersji HD. A to dlatego, że podobno strona zachodnia jest w gorszej sytuacji. My teraz startujemy z wschodniej, która oczywiście daje nam do dyspozycji te pozycje snajperskie na linii A7, A8. Ale pamiętajmy o tym, że w randomie jest tak, że nawet jeśli masz lepsze czołgi, lepszą stronę, a graczy gorszych, to i tak nie ma to żadnego znaczenia. W tej bitwie, no, gracze, poziom graczy tak naprawdę jest mocno porównywalny. Tutaj jeden niebieski, tutaj kilku zielonych. Także trudno jest na to patrzeć z tej strony, ale wydaje mi się, że mapa ta, jak każda inna, faktycznie może dawać korzyści jednej ze stron, ale to nie jest tak, że masz jedną stronę i już na pewno wygrałeś. Powiem wprost, ostatnio startując zawsze z bazy wschodniej, po prostu przegrywam, bo mam gorsze teamy, także nie ma tutaj takiej stuprocentowej zasady. Choć trudno się nie zgodzić, że ta strona ma delikatnie lepiej. Kolejny strzał, już drugi. Tym razem pancerka Wagen 7 dostaje za 1028 uszkodzeń. Bardzo ładne trafienie, ale no to nie było jednak tak piękne jak 2000, tak? Teraz te 95. Podkreślę, że kolega używa amunicji Hesh, która, no, a tylko 230 penetracji, tylko albo aż, no ale za to 1750 średnich uszkodzeń. I teraz chyba to wykorzystamy, ponieważ celujemy w lodówkę, przestrzał jest, ale kolega chce ją zobaczyć bokiem i teraz to się dzieje, 1518 damage'a. No, musiało zaboleć tego wariata, albo dzika. Wielu graczy dyskutuje o tym, czy poprawna wersja to wariat, czy dzik. Ja wam powiem tak, dla mnie to jest to samo. Jeden powie tak, drugi powie tak. Ja i tak wiem, o jaki czołg chodzi. Napiszcie, jak nazywacie obiekta 268, wersja czwarta. Teraz te 95, znowu bokiem. Zobaczcie, że był tam moment, że można było mu rąbnąć w bok. Kolega chyba, no, wolał skupić do końca. No i to sprawiło, że te 95 przeżył, ale z drugiej strony było ryzyko, że w ogóle nie trafimy, także czy to był zły wybór? Wydaje mi się, że nie, też dostał z pożarkiem. I teraz ważna decyzja, to 95 czy lodówka, no wydaje mi się, że każdy dobrze wie, co wybierzemy, lodóweczka boczkiem, 1500 powinna paść na hita, dokładnie skończona. No ale
nie ma niestety tak dobrze, że nie ma tak dobrze, bo jesteśmy wykryci i musimy się stąd wycofać. Szczególnie, że ta flanka już upada. Wynik 6-10, strata HP też potworna, 8000 w plecy. Musimy przyjąć chyba już maksymalnie defensywne pozycje, albo na wyspie, do czego nie zachęcam, albo też tutaj na północy, za budynkami, wysoko w górach. Dlaczego nie polecam jechać na wyspę? A to dlatego, że stamtąd będziemy wykryci po pierwszym strzale, a tutaj jednak są różne osłony, są góry, są kamienie, są budynki, więc jest szansa, że zanim pufniemy, oddamy kilka strzałów więcej. No, zamiast jednego, może dwa, może trzy, to wciąż lepiej niż zero, albo jeden. Skoda na oparach, T30, 1200 HP, obieg 430U, przepraszam, obieg 430 zwykły, też przychomikował HP i jeszcze co nieco ma. No ale nasz 10 tier WZ jest teraz objechany, no i tutaj nie muszę mówić, że zaraz wyparuje Skoda. Dość agresywnie tam chce jej pomóc, ale według mnie powinna się też wycofać, bo inaczej po prostu wyparuje. Widać, że kolega tą lodówką myśli. To jest bardzo fajna rzecz, że widać reakcję do sytuacji, tak? Była potrzeba wycofania się, kolega to zrobił. Trzeba było się przestawić, wybrać ważniejszy cel. Kolega to uczynił. Bardzo fajna gra, to mi się może podobać. Te dziesiątka na ogrysku. No i proszę bardzo, przypadkowo Bułę dostaje obiekt 257. Dlatego nie ustawiamy się obok sojusznika, który ma żarówkę. No, obiekt miał tutaj sporo pecha. I teraz ciekawe, co sobie myśli. Ha, jak on mnie trafił? Na ślepo niemożliwe. No niestety, nie pykło, koledze, nie pykło. Zostajemy już niemal sami z obiektem 430. Przed nami za chwilę pokaże się lodówka. Obiekt daje radę z 90. No i teraz mamy tą lodówkę na hita, tak? Teoretycznie, o ile wylosuje, pamiętajcie, 1750 średnich uszkodzeń. Wciąż musi polosować. Jest lodówka. No i tutaj dzieje się coś, czego chyba się nikt nie spodziewał. Nie losuje nam uszkodzeń. Moja pierwsza myśl, kurde, a może by tak ją staranować? Kolega jednak chyba się zawahał. Teraz dopiero może ją staranuje. Obiekt 430 jedzie na pomoc i teraz lodówka w ostatniej chwili wykonuje manewr i nie daje się staranować. No niestety, nie pykło. Mamy te 54-1. Kolega jest na jeden bardzo dobry strzał. Celujemy i wchodzi 1750 damage'a. Zaczyna się presja bazy. Jeden czołg przyjmuje kapa. Co to jest? Trudno powiedzieć, ale może to być dowolny pojazd. Dwa czołgi kapują bazę. Musimy się pośpieszyć. Obiekt powinien już jechać na spota, a my musimy przycelować. Jak nie, no to będzie game over. Dobrze tylko by było, żeby nie dojechał trzeci pojazd, bo jak będzie trzech kapować, to wtedy tak naprawdę mamy game over. I obiekt 430 podejmuje teraz, no, dziwną decyzję, ponieważ zamiast jechać na skróty, popycha ten wrak. Teraz zdaje sobie sprawę z tego, że jest już za późno. Dwa ciągi przyjmą kapa, trzeci dojeżdża, jest 7 sekund do końca. Widzimy pancerka Wagen 7, kolega celuje. 4 sekundy do przyjęcia bazy, 3 sekundy, 2 sekundy, sekunda strzelamy, zbijamy kapa. Ale niestety to nie pancerka Wagen 7 kapuje bazę, lecz jakiś inny pojazd. Jest już za późno, przegrana. Na koncie ponad 12 tysięcy uszkodzeń, bo pamiętajcie, trafiliśmy obiekta 257, ale to wciąż jest porażka. Co tu przegrało? No zdecydowanie końcówka była do ugrania, a to dlatego, że mieliśmy jeszcze pełno HP. Obiekt 430 również miał niesamowity zapas życia. Problem był tylko taki, że gracz ten no nie pomyślał, no i stracił za dużo cennego czasu na ten wrak, na skręcanie w lewo. Jakby pojechał na skróty, na pewno by zdążył i spokojnie mielibyśmy my i on czas na zbicie baza, a tak trudno. Niestety nie udało się. A szkoda, bo mógł być naprawdę rekord. Zobaczmy, ile HP mieli rywale. Pancerka Wagen, no wiadomo, miał dużo przed tym strzałem. 705, teoretycznie 1300, ST1 1900, T10 na oparach. Obieg 430, niby 1800, ale tak naprawdę nie wiemy, bo mógł mieć już, wiadomo, mniej. Dużo czasu go nie było widać. Także kończymy bitewkę z 5 fragami medal Multiego. No i cóż, przypominam o tym, abyście napisali, czy macie ochotę na jutro drugą bitewkę lodówką. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć!